Chcę zaoferować ci moje usługi, wielki zdobywco. A, więc to ty jesteś tą morą, o której mówili mi moi generałowie. Jesteś wielkim wojownikiem i zasługujesz na szacunek. Jakie masz dla mnie rozkazy, wielki zdobywco? Podobno jesteś dość silny, żeby raz na zawsze pozbyć się wszystkich buntowników. Weź mojego osobistego strażnika i zabij wszystkich przywódców buntowników. To wszystko? Nie całkiem. Zbyt długo już tkwię w tym zamku. Czekam na okazję, żeby zaatakować stolicę Vanguard. Ale przez tę barierę, którą ustawił król, nic nie mogę zrobić. Jestem jednak pewien, że istnieje jakaś droga do królewskiego zamku i że buntownicy ją znają. Rozumiem. Zamierzam raz na zawsze złamać opór ludzkiej rasy. Jeśli ci się powiedzie, hojnie cię wynagrodzę, słyszysz? Tak, słyszę. Dobrze, więc idź wypełnić moją wolę. Wszyscy przywódcy buntowników nie żyją. Ha, 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 co za wiadomość. To prawda, rzeczywiście jesteś wielkim wojownikiem. Nadszedł czas na ostateczny cios. Zabij króla Mor, a spotka cię najwyższy zaszczyt, na jaki Mora może liczyć u orka. Brzmi obiecująco. Król Robar nie żyje. Co ty mówisz? Nie żyje? Jesteś niesamowity. Ile czasu czekałem na tę wiadomość? No dobrze, więc pozostało nam już tylko wytępienie innych buntowników. Zajmij się tym, a spotka cię najwyższy zaszczyt, na jaki Mora może liczyć u orka. Brzmi obiecująco. Zabiłem wszystkich przywódców buntowników. Naprawdę? A co z tym żartownisiem Silden, który kradnie nam dostawy z Nordmaru? Jego obóz musi być gdzieś w lesie, gdzieś pomiędzy Silden i przełęczą wiodącą do Nordmaru. Chyba o nim zapomniałem. Więc ruszcie! Idź do Silden i zabij tę morę!